Szymonie, a szedł tomem 55. kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy DC proponuje nam jaki komiks? Towarzyszenie Sprawiedliwości, Przyjdź Królestwo Twoje, tom pierwszy. Za scenariusz odpowiadają znani nam artyści Jeff Jones i Alex Ross. Alex Ross znany jest z fenomenalnej, realistycznej kreski, jednakże tutaj, jak się okazuje, jest też współscenarzystą. To, że jest współscenarzystą, powiązane jest prawdopodobnie z jego z najważniejszych dzieł, czyli Kingdom Come z 96 roku, gdzie tam on był pomysłodawcą całej historii i zaprosił do udziału Marka Wade'a, czyli zawodowego scenarzysty. Więc jako pomysłodawca scenariuszy już miał z tym styczność wcześniej. Tak, do Kingdom Come Przyjdź Królestwo jeszcze dojdziemy. Natomiast warto wspomnieć, że ten tom jest bezpośrednią kontynuacją innego tomu z naszej kolekcji, tomu 50. Pamiętasz tytuł? Następna epoka, GSA? Tak, GSA, Stowarzyszenie Sprawiedliwości, Następna epoka. Legendarne stowarzyszenie tutaj prowadzi nabór nowych członków, stąd nowa epoka. Natomiast Przyjdź Królestwo Twoje, tom pierwszy, na ponad 260 stronach powiększone już zgrupowanie spotyka się z ciekawym zagrożeniem. Zagrożeniem, z którym nie wiadomo, jak się obejść. Ale po kolei. Dokładnie. A jako ciekawostkę powiem tutaj, jeżeli chodzi o Hachette, to jak mamy tą serię Amerykańskie Stowarzyszenie Sprawiedliwości, czyli GSA, to w tomie 50 mieliśmy zeszyty 1-4 oraz 7-8, a teraz mamy zeszyty od chyba 9 do 15, do 17, przy czym brakujący zeszyt 5 i 6 będzie w jednym z kolejnych tomów tej kolekcji. Czyli będziemy szli bardzo, bardzo dużo tej serii będziemy mieli, co się chwali. Tak, Stowarzyszenie Sprawiedliwości to mamy gęstwinę wątków, gęstwinę bohaterów i z tej gęstwiny chciałbym wydobyć trzy, według mojego mniemania i myślę, że nie tylko mojego, trzy najważniejsze aspekty. W wyniku czarnej dziury stworzonej przez Starmana, który gasi pożar, pojawia się Superman. Okazuje się, Superman jest z innego, równoległego świata. Pamiętasz, z której ziemi? Dwójka? Z ziemi 22. Mam nawet przygotowaną księgę z ziemi 22. Mamy tutaj emerytowanego Supermana, siwego. I sam Kal-El jest zaskoczony. Gdzie jestem? Superman nie wie, co się dzieje, ponieważ, jak mówi, widziałem śmierć was wszystkich. Co się okazuje, stowarzyszenie jest nieufne wobec starszego Supermana, łącznie z jego wcieleniem z tej ziemi. Czy ty szpiegujesz moją żonę? Tym bardziej, że nieufność podsyca ich fakt, że według ich wiedzy nie ma w tej chwili alternatywnych ziem. Po kryzysie na nieskończonych ziemiach została tylko jedna ziemia. Więc nikt się nie przemieszcza, nazwijmy to, między wymiarami. Z ziemi, ktoś jest z alternatywnej ziemi, która nie powinna istnieć. Zatem pytanie na dziś brzmi, co teraz? Na to pytanie akurat odpowiedź jest prosta. Pomożemy temu Supermanowi wrócić do domu. Ale na co Superman odpowiada? Mojej ziemi już nie ma. Druga kwestia to pojawienie się Boga, a rzecz uściślając, pojawienie się Goga. I te wątki są, można powiedzieć, ze sobą powiązane dość mocno, gdyż pojawienie się Goga, nasz emerytowany Superman, przeżył, można powiedzieć, na swojej ziemi, pewnymi ciekawymi konsekwencjami. Przede wszystkim chodzi o to, że mamy Goga. Jest to olbrzym, który wygląda dość demonicznie, nie wzbudza zaufania wśród stowarzyszenia, jednak jak się okazuje, mówi: nie macie się czego bać, istoty ludzkie. Jestem tu, by was ocalić. I Bóg się uśmiecha. Mi się od razu to skojarzyło, nie wiem czemu, z takim starym filmem Marsjanie atakują.
Jak ci Marcianie, przeszliśmy z pokoju, przeszliśmy w pokoju i strzelać do wszystkich wokół. To miałem pierwsze skojarzenie w tym momencie. Tak, jednak tutaj jest argument przemawiający, że nie mają się czego bać. Jednakże ta postać jest tak skonstruowana, że sam czytelnik ma trudność w zaufaniu tej postaci, pomimo że ona no, nie do końca, znaczy ona nic złego nie robi. I to jest ciekawe. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Wygląd sugeruje co innego, czyny sugerują co innego, powiedzmy pewne przewidywania czy pewne opowieści sugerują co innego, i człowiek się naprawdę zaczyna zastanawiać, jak jest naprawdę. Tak. I przejdźmy do trzeciego wątku, który też mnie bardzo zainteresował, a mianowicie wątek kończący tom, który dotyczy Huntress w Ziemi 2. Mamy Ziemię 2, Złota Era. Na Ziemi 2 pojawia się Power Girl. Dokładnie. Pomaga Huntress zemścić się na pewnej znanej postaci, oczywiście z Gotham, a mianowicie na starusieńkim już Jokerze. Jednak zgodzi się ze mną Szymonie, że to nie Joker tutaj jest wisienką na torcie, tylko to, co się później zadzieje, prawda? Zgadza się, bo tutaj mamy takie przeplatanie troszeczkę między wymiarami. Zresztą Superman nie z tego świata, Power Girl, czyli Ziemia 2, Ziemia 22, Ziemia Główna, więc trochę się tutaj to mieszało, tylko bardzo mnie ciekawi, jak te wątki zafiniszują, ponieważ to jest tą pierwsza. Więc nasza historia jest, jesteśmy dopiero w połowie historii. I o ile ta przygoda na Ziemi 2 jest z annuala, więc nie wiem, czy tam będzie kontynuacja, to sądzę, że to z serii głównej będzie kontynuowane, to bardziej, że kończy się takim ciekawym cliffhangerem. Zresztą obie historie kończą się cliffhangerami po prostu. I ja mogę powiedzieć, że trzy wątki kończą się cliffhangerami. Wątek związany z Supermanem, wątek związany z Gogiem i wątek związany właśnie z pojawieniem się Power Girl w Ziemi 2. I to, co słusznie zauważyłeś, to wszystko prowadzi do jednego ważnego napisu. Ciąg dalszy w Przyjdź Królestwo Twoje, część druga. No ale pytanie teraz podstawowe. Czy komiks polecać? Polecasz? Pomimo, że nie znamy dokończenia tych wątków, o których wspomnieliśmy? Czy tak i nie. Jeżeli planujesz kupić część drugą, to tak. Natomiast jeżeli ktoś by chciał kupić tylko tą pierwszą, to nie ma to sensu, bo no, mamy zaczątek ciekawej fabuły, pół historii. To tak jakby była trylogia Władcy Pierścieni i przerwać w połowie dwóch wież. Nie ma to sensu. Natomiast jeżeli chcesz kupić kontynuację i przeczytać całą historię, to moim zdaniem jest ona na tyle zajmująca, na tyle ciekawa, że warto po nią sięgnąć. Szczególnie, że tutaj nam wprowadziła... Fajnie, bo się skupili na kilku postaciach. Mimo, że mamy multum superbohaterów, to jednak są te główne wiodące problemy, które ogniskują naszą fabułę, że tak określę. W tym starszy Superman. I dla mnie to jest komiks dobry. Mhm. Ja skomentuję to w taki sposób. Z Szymonem nie zakładaliśmy, że będziemy omawiać ten tom. Pierwotnie postanowiliśmy, że poczekamy sobie do tomu drugiego i wówczas po przeczytaniu jednego drugiego zrecenzujemy. Jednakże po tym, jak wziąłem się za ten komiks, jak go przeczytałem, powiedziałem, nie, ja chcę teraz, ponieważ on jest bardzo dobry. Ja miałem obawy względem niego, ponieważ to jest ścisła kontynuacja Stowarzyszenia Sprawiedliwości, Następna Epoka, i ten komiks mi się nie podobał. Ja go nie polecałem i zerknijcie sobie tutaj na naszą wcześniejszą recenzję, ale to jest świetna kontynuacja. Bardzo dobrze poprowadzone wątki, które utrzymują moją uwagę, zaciekawiają, no i trach, no mamy urwaną historię, ale ja wiem, że nie wiadomo, kiedy my dostaniemy kontynuację, jednak wiem, że zapamiętam. Zapamiętam właśnie te trzy wątki z Gogiem, tajemniczą postacią, Boga, który się uśmiecha i nie wiadomo, co się z nim będzie działo, z Supermanem, który się pojawia nie wiadomo skąd, i mam nadzieję, że jednak z tego anuala dowiemy się historii z Power Girl i Huntress, bo to też jest bardzo dobre. Tak, zgadza się. No tutaj jeszcze chcę
powiedzieć, że jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to spodziewałem się, że Alex Ross tylko będzie rysował okładki. Jednakże nie. I to jest bardzo, moim zdaniem, fajnie wplecione, kreatywnie wręcz, bo jak tylko ten Superman emerytowany opowiada o, albo wspomina swoje dzieje, coś mu się przypomina, coś nawiązuje do jakichś wydarzeń, to mamy przeskok na kreskę Alexa Rossa. Tak jakby nas przerzucało na kartę tamtego komiksu Kingdom Come, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo klimatyczne po prostu i świetnie zrobione. Tak, i w tym momencie, to już jest ostatnie, co chcę wam przekazać. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, Szymonie, ponieważ tak, mamy tutaj retrospekcję. Retrospekcje są kreską stworzoną przez Alexa Rossa i ten malutki fragment, który teraz pokazuję, popatrzcie, Magog uniewinniony, to odnajdujemy w pokazanym już przeze mnie Kingdom Come. Magog uniewinniony, zbawca Metropolis, mieszkańcy Metropolis odpowiedzieli na pytanie, kto będzie lepszym obrońcą ich miasta przyszłości. Magog 77%, Superman 18%. Tak, więc tutaj mamy ścisłe powiązanie właśnie jednego i z drugim, więc fajnie ze sobą korelują oba komiksy. I dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Jeżeli przeczytaliście, koniecznie zostawcie komentarz, który albo potwierdzi to, co powiedzieliśmy, albo zaprzeczy, bo każdy z nas ma swoje zdanie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.